Dzień dobry, Mateusz Furs, firma Imblok. Proszę nie regulować odbiorników, ta ściana naprawdę wisi. Mogę zrobić tak i dalej wisi. Czujemy się jak na seansie jakichś magików, ale faktycznie wisi. Cięta, mamy tą przestrzeń, mamy już nawet część otworu czy tego nacięcia w stropie wykonanej. Tutaj mam dosłownie kawałek takiej blachy powlekanej obustronnie, blachy Pentaflex, która to blacha będzie wklejona w ten rzas w stropie, w samym środku ściany, którą wybetonujemy. Na płycie fundamentowej, czyli na dosyć takim grubym kawałku betonu, ja czasami o tym mówię, mającym grubość 40, 50, 60, czasami więcej centymetrów. No i mamy tą ścianę działową. Ściana przeważnie jest otynkowana. Wylewana jest posadzka na powierzchni tej płyty fundamentowej po stronie hali garażowej i wylewana jest posadzka po stronie korytarza. Rozpoczyna się proces użytkowania garażu i woda po rampie może wpływać pomiędzy płytę fundamentową a tą posadzkę. Woda może się rozpływać zupełnie gdzie chce. Może dopłynąć na przykład nam do tej ściany działowej. Tynk zaczyna nawilżać się tą wodą, czyli mamy proces podciągania kapilarnego w tynku wody spod posadzki, powyżej posadzki. Proces podciągania kapilarnego odbywa się dokładnie tak samo, niewiele później, po drugiej stronie ściany. Wystarczy usunąć tynk, przeciąć go tutaj, w tym miejscu, tuż nad posadzką po obu stronach, tak żeby ten nawilżony tynk, który jest ukryty pod powierzchnią posadzki, nie miał już kontaktu z tym tynkiem, który jest ponad powierzchnią posadzki. Ale mamy też podciąganie kapilarne w samym bloczku. Bo bloczek to nie beton. Bloczek jest porowaty i sam w sobie, w swojej strukturze nawilża się wodą. I mamy niestety małą tragedię, bo te najniższe 2-3 czasami bloczki są tak samo nawilżone wodą, jak tynk w tym poprzednim przykładzie. Jedynym rozwiązaniem jest wymiana tych trzech najniższych uszkodzonych bloczków na beton. Czyli de facto wybetonujemy z powrotem podmurówkę tej ścianie, ale właśnie wybetonujemy, czyli użyjemy betonu po to, żeby woda spod posadzki, która gdzieś po tym stropie śmiga po całym garażu, nie przepływała nam pod tą ścianą i nie spadała tam w tą przepaść tej wentylacji. Woda nie będzie przepływała pod tym murem, bo ta blacha powlekana będzie miała za zadanie ten styk roboczy pomiędzy nową ścianą czy nową podmurówką tej ściany zatrzymać, a jednocześnie beton będzie szczelny, więc nie będzie tego procesu podciągania kapilarnego. I to jest moje rozwiązanie z poprzedniego filmu, w którym pytałem, jak to zrobić, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli zatrzymać przepływanie wody pod ścianą i zatrzymać proces kapilarnego podciągania. I teraz jeżeli sobie wyobrazimy, że ta ściana, przy której się znajduje, ta sama ściana z poprzedniego filmu, przy której stoję, to jest ściana, która jest ścianą działową pomiędzy halą garażową, a na przykład jakimiś biurami, korytarzami, etc., etc. Wykonanie tego zabiegu dosyć karkołomnego i trudnego, ale jednak skutecznego, pozwoli wyeliminować dwa procesy niszczenia konstrukcji naraz. A żeby tego było mało, kiedy wykuli tutaj pracownicy te bloczki spod spodu, okazało się, że w tym stropie dokładnie centralnie pod tą ścianą są otwory pozostawione podczas betonowania stropu, ponieważ były zabetonowane tam rury plastikowe. Po co? Tak do końca jeszcze nie wiemy. W każdym razie tymi otworami właśnie woda płynąc pod ścianą wlewała się do nich i dlatego te zacieki takie były w centralnych częściach ścian. Po prostu woda się wlewała w otwory tych bloczków silikatowych tam piętro niżej, a nad nami taki otwór też musiał być i z tego piętro wyżej poziomu woda musiała spływać dokładnie w ten sam sposób. Zaskoczenie za zaskoczeniem na tym garażu. Powiem tak, gdybyśmy tego nie wykuli, to nigdy w życiu nie odkrylibyśmy właśnie tych otworów w tym miejscu. Materiały izolacyjne, których teoretycznie moglibyśmy użyć, bardzo słabo by się przyjmowały do tego super zniszczonego bloczka. Nie bardzo by się chciały do niego przykleić, no bo jest zniszczony i rozpadał się podczas kucia, także ja się cieszę, że robimy to dokładnie w ten sposób. Ta ściana wisi, naprawdę. Jeszcze chwilę powisi, ale za 2 dni już będziemy pewnie rozszalowywać.
A więc mamy to. Ściana, która wisiała do jakiejś tam połowy, nie wisi już w ogóle, ponieważ została odwieszona. A dzisiaj mamy już tą przestrzeń, która była wcześniej zalana zasypaną keramzytem, tak żeby woda, która ewentualnie sobie znowu będzie chciała napływać spod posadzki pod tą ścianę, mogła pomiędzy tym keramzytem po prostu spokojnie sobie odparowywać. A betonowy nasz tutaj wspornik, podmurówka z zabetonowaną blachą nie wypuści wody spod posadzki do szybu wentylacyjnego, który stoi po tamtej stronie. I proszę zobaczyć, wszystkie ślady po całym systemie montażu zostały, otwory zostały już pozamykane. Graj buczy!